Dane policyjne są stosunkowo niepokojące. Pokazują, że mniej więcej rok do roku o około 1/3 rośnie liczba przestępstw popełnianych w sieci. Oznacza to, że jesteśmy nieco bardziej narażeni na te ataki, stają się one coraz bardziej popularne i masowe. Dotyczą też coraz większej liczby osób. Siłą rzeczy, ponieważ coraz więcej z nas aktywnie korzysta z internetu, już także za pośrednictwem telefonów komórkowych, nie tylko stacjonarnych komputerów. Tak więc to zagrożenie jest jeszcze bardziej realne, im częściej z komputerów i z sieci korzystamy. Około 68% badanych przyznało, że w sieci czuje się bardzo bezpiecznie, uważają, że jest to fajne i bezpieczne narzędzie do korzystania na co dzień. I także swoje własne umiejętności w zakresie korzystania z nowych technologii i sieci ocenili bardzo wysoko. 20% z nas nie posiada w ogóle programu antywirusowego na komputerze, chociaż wydawałoby się to absolutną podstawą podczas rozpoczęcia pracy z internetem. Jeszcze gorzej jest w przypadku telefonów komórkowych, które po dziś dzień nie mamy takiego wrażenia, że są one komputerem, tyle że zminiaturyzowanym, który jest również cały czas podłączony do internetu. Zaledwie 30% z nas w ogóle posiada program antywirusowy chroniący urządzenie mobilne przed różnego rodzaju atakami wirusów czy innego szkodliwego oprogramowania. W związku z tym musimy najpierw zadbać o swój sprzęt i pamiętać o tym. A dodatkowo regularna aktualizacja oprogramowania systemów operacyjnych to też jest taki troszeczkę nasza pięta achillesowa, ponieważ wiemy, że powinniśmy to robić, natomiast nie robimy tego lub jeśli robimy, nie robimy tego na tyle regularnie, jak wymaga tego producent oprogramowania. Nie wylogowujemy się z komputerów, nie dbamy o swój sprzęt, co też jest bardzo częstą przyczyną wszelkiego rodzaju zagrożeń. Korzystamy z komputerów w miejscach, w których normalnie byśmy raczej tego unikali, powiedzmy na to w kafejkach internetowych. Tych zachowań, które generują prawdopodobieństwa bycia zagrożonym, jest stosunkowo dużo. To są takie rzeczy jak pewna rutyna w odczytywaniu adresu banku, niesprawdzanie, czy adres ma przed sobą kłódeczkę, czy jest to HTTPS, a to są takie proste rzeczy, które mogłyby nam pomóc się uchronić przed atakiem, ponieważ pamiętajmy o tym, przestępcy potrafią podrabiać strony, w tym także strony banków niestety.